Hej, witajcie, z tej strony Mister Bobru. Witam was w drugim takim oficjalnym let's playu. Jeszcze była to zapowiedź, a to jest taki drugi oficjalny let's play z bety, gry Diablo 3. Otwarta beta, teraz mam szansę pograć. Ostatnio prezentowałem wam postać Monka. Teraz przyszedł czas na Witch Doctora. Witch Doctor to jest taki jakiś śmieszny, pokraczny ludek. Widzicie, wali z jakiejś dmuchawki zatruwającej. Oprócz tego ma atak melee na prawej ręce. Możemy shift przytrzymać i strzelać jak chcemy. Świetna sprawa. Monk działa, Witch Doctor działa na manę. Moim monkiem przeszedłem całą grę, wbijając 9 level. Mogłem wbić większy, ale na 9 się zatrzymałem, to mi wystarczyło póki co. Ale widzicie, Witch Doctor to jest taka spokojniejsza postać. Nie tyle jak nasza ta... jak nasz ten monk, który... Przepraszam was za małe cięcie. Witch Doctor, no... Zobaczymy jak to będzie się im grało. To jest druga postać, którą chciałem wam pokazać. Początkowo jeszcze zastanawiałem się, czy nie zagrać Demon Hunterem, ale jednak to. No śmieszny jest taki... jakiś szaman Woodu. Tym razem będziemy przyspieszyć te dialogi, bo już je widzieliście. Możemy tu sobie stać i naparzać. Całkiem fajna sprawa. Sprawda, to jest trochę wolne. No ale zaraz zobaczymy, jakie skille nam da. O, wchodzimy do miasta. Musimy iść do... Lee. Jak pamiętacie, Lee to ta kuzynka, siostrzenica Descartes'a Kane'a. Zagadamy do niej. Dobra, już to słyszeliśmy. Możemy teraz zarażonych pozabijać. No, sam design postaci jest super. Ta postać jest taka... Taka mroczna się wydaje. Taki jakiś pokraczny ludek, który strzela tymi poison dirtami. O, i mam pierwszy summon, Grasp of the Dead. Jakieś gula będziemy sobie przywoływać. Uhuhu. Idziemy do kapitana Ramforda. Znowu będzie dziś około 40-minutowy materiał, tak mi się wydaje. Za wszelkie dźwięki w tle będę przepraszał was, ale możliwe, że coś takiego się zdarzy. O, i tutaj spotkamy tą matkę. Przywołajmy tego. Aha, takie ręce. Rozumiem. Grasp of the Dead to są takie łapki, które, o ile się nie mylę, spowalniają przeciwników. No, złe to nie jest, może być. No i mamy taką misję ostatnio. Tym razem lecimy już tak szybciutko, może wam więcej pokażę. Może jak mi się uda, jakoś pokażę wam ostatnią walkę. Ostatnia walka w becie to jest walka z królem szkieletów, Leorikiem. Walka jest taka stosunkowo łatwa, chociaż król jest bardzo twardy, przywołuje mnóstwo samonków. To nie jest aż tak źle. Ale patrzcie, jakie to jest epickie. Epickie aż szpitu kości. No jak mówię, teraz będziemy bardziej grać. Muszę jakoś w postaci sobie 13 level wbić. Znaczy ja to już będę robił sam prawdopodobnie. Opa. Ale tak teraz przy was jak ostatnio troszkę połazimy. O, tutaj jest piwniczka, w której ostatnio znaleźliśmy jakiś skarb. W razie jesteśmy całkowicie roli, śmiesznie to wygląda. O tak, o. Tu zaraz powinniśmy spotkać tego kolesia. Tego stworka, który nas ostatnio zaatakował w tej piwnicy. Czy ta piwnica chyba inaczej wyglądała? O, ale fajnie. Tak strzelamy tymi dirtami, zatrutymi strzałkami. I takie, widać, rozkładające się zwłoki, to jest super efekt. No i jestem ciekaw, chcę
nauczyć się samonować coś takiego już porządnego, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jak widzę, my nosimy tutaj... nosimy sztylety. No i teraz nie znaleźliśmy tu żadnego mobka silniejszego. No trudno, się mówi. Ogólnie co odkryłem? Z czasem będzie można używać tam portalu, czyli portalu, który nas teleportuje do miasta. Będziemy tego mogli robić przy użyciu literki T, domyślnie, jako szybki klawisz, hotrate zwany. Co jeszcze? Czego się jeszcze dowiedziałem ciekawego? Maximal level 13, to już mówiłem. No, ta postać, jak widzicie, działa na manę, to też mówiłem. Co tam jeszcze? Spotkamy później followera, czyli tak zwanego Mersa. Z, jak to w Diablo 2 się nazywało. Tutaj się nazywa to follower, tamto się nazywał mercenary, czyli taki najemnik. O, chyba jakieś ciuszki znaleźliśmy. A nie. Portki, też dobrze. No i idziemy, po prostu idziemy. Tutaj jeszcze, aha, to chyba jest nie ta droga. A może i ta droga? Tak czy siak, no nie, może jeszcze będzie jakiś materiał. Tego wam obiecać nie mogę, ale też nie zaprzeczam. Bo planowałbym zrobić materiał na przykład jakąś postacią już troszkę wyszkoloną. Najprawdopodobniej Demon Hunterem. Jak już będę w takim etapie gry, gdzie będę bił tego króla, mógłbym pokazać wam tą walkę. No ale to się jeszcze zobaczy. Idźmy teraz znaleźć ostatnią matkę tych stworków. No gra się wybornie tym. Bardzo mi się podoba ten motyw, że możemy z takich strzałek nawalać. Zawsze mi realizowało takie bronie. Nie dość, że dystansowa, taka troszkę inna od reszty, niekonwencjonalna, bo normalnie się ma łuk, kusze, proce, cokolwiek, a tutaj nosimy taki śmieszny... O, mamy tunikę. W końcu goli nie będziemy. O, i mamy jakiś nowy skill. Tutaj. O, i to jest już przywołanie. Przywołanie jakichś tam zwłok pająków. Pająków zwłok. To też bije. A, to taka zabawa. Ale wiecie co, chyba wybierzemy se... ten skill nie jest zły, ale i tak chyba se wybierzemy. Chociaż możemy zrobić taki bajer, że weźmiemy tutaj Melee Attack, tylko jak to się wybiera? Już chyba nie możemy Melee Attack tu wybrać, a szkoda. Czy możemy jakoś? Nie możemy, no dobra. Na razie połaźmy z tymi dzbankami pajęczymi. O, to tutaj może było to coś. Dobra, narzucaliśmy tych pająków. Dużo man to nie kosztuje. Najgorszy też to nie jest. Troszkę dziwnie się tym steruje, czy jak to można nazwać. No ale ogólnie aż tak źle nie jest, ujdzie. Ja zawsze jestem maniakiem towarzyszy wszelkich. Jak nie ma z kim grać, to bardzo lubię sobie właśnie połazić z byle czym. Czy to są właśnie pająki, takie jak tutaj widzimy, czy to jest coś innego. A się zawsze czuję raźniej. Ale szkoda, że nie mogę ustawić sobie normalnego ataku. Znaczy na pewno mogę jakoś, ale ja nie wiem jak. Dobra, idźmy dalej.
Dobrze, zaraz dojdziemy na ten cmentarz, gdzie królowe tych zabijemy. Mówię, to złe nie jest, ale też jakieś cudne nie jest. No ale zobaczymy. Może taki pierwszy skin mniej fartowny. Czy on zły nie jest, jak mówię po raz setny. Ale nie to, czego szukam, to jest. No patrzcie, radzi sobie. Pewnie ci najgorszych wrażeń nie mają. Co jest plusem. Śmieszne są te pająki. Łapiemy ich, rzucamy te i to jest całkiem fajna taktyka. Ogólnie Witch Doctor, o ile mnie doniesienia nie mylą, to jest połączenie szamana, chciałem powiedzieć, nekromanty oraz druida z D2. To obie postaci były dosyć fajne. Na trailerach Witch Doctor wyglądał jak koleś, który rzuca mnóstwo tych stworzonek, które działały kooperacyjnie, czyli na przykład widziałem scenkę, jak jakieś śmieszne impy strzakują sobie na plecy i spadają wybuchając. Więc bez... na pewno będzie to coś fajnego. Widziałem, że rzekali się troszkę pod tym pierwszym materiałem z Diablo, że o, czemu nie ma gameplaya, ale na pewno to jest chwilowe, że tak powiem, bo gameplay będzie. Wiem, że ten materiał się pojawi, to ten gameplay już będzie miał pewnie parę set wyświetleń, ale mimo wszystko wam mówię. O, trochę to mnie wkurza, że on nie podchodzi sam i rozwala, tylko dzbanek rzuca, no ale... Okej. O, co to jest to? To jest zwykły ten? A, to jest taki bonus weapon od Griswolda. Mana mi spada specjalnie jakoś. No i tutaj waypoint, który już znamy. Do New Tristram wracamy. Pogadać z kapitanem. Continue, idziemy teraz do Lee. Idziemy jej pomóc znaleźć jej wujaszka. No, ona otworzy nam gate'a. I znowu szukamy chatki Adri, czyli matki Lee. No jej ojciec, tego nie doczytałem wcześniej, był bohaterem, który uratował Tristram przed złem. O, fajnie. O, tutaj będziemy walczyć z tym generałem. Zaraz wbiłem level, więc może ci fajniejszy skill nam wpadnie. U, cholerka. Jaki on jest mocny. O, zamraził nas. O, no i wypadło skarby. Zmroziło nas to trochę. Dobra. Z Lee pogadamy. Wstaliśmy kluczyk. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. Regardless, wherever he's headed, lepsze buciki. No i idziemy dalej. Do katedry. Gdzie spotkamy The Court Drainer. The Court Drain. Jest power. Jest siła. O, jest. Zbiliśmy level. Może ci fajny skill nam wpadł. O, tutaj nam pierwszy wpadł.
Zombie psy! Summonujemy trzy zombie psy. Wszyscy żyją na razie. O, ja cię kocham, te sumonki. I łażą za nami dalej. Ciekawe, czy one żyją ciągle, czy aż je się zabije, czy jakieś jest ograniczenie czasowe. No pewnie to się dowiemy z czasem. Jesteśmy na ścieżce Old Tristram. Na ścieżce do starego Tristram. Czy jak to tam? O, a tutaj nie byliśmy. Jakaś nowa lokacja, czyli jednak lokacje są losowe. Możemy raz tutaj wejść, raz nie. Raz się wlosuje nam to, a raz tamto. To jest na pewno plus. Coś mi się tu miało wyświetlić, a chyba coś nie wyszło. No ciekawe, czy skiepszczą to tak jak w D2, gdzie na wyższych poziomach już szkielety, nekromanty i sumonki, ogólnie golemy, miały małe szanse. Na pewno takie potężne były. Czy może tutaj właśnie one będą bardzo silne? Mam nadzieję, że tak. Ale zradzą nasi. Tutaj mamy katedrę. Poczekajcie chwilkę. Okej. Co chciałem, zrobiłem. Musimy wejść do pierwszego poziomu katedry. Ostatnio byliśmy trochę już w 20 którymś... w 30 nawet minucie. Teraz nam idzie zdecydowanie szybciej. Bo teraz może wam pokażę troszkę więcej. Ogłuszenie. Spuściliśmy Candlebera na nich. I znowu. No i to będzie pewnie teraz problem. Te nietoperze. Jeszcze ulepszone. O, łapią. O, ale sturnęli nas. Dobra, kolejny leży. I kolejny, i ostatni ucieka, ale też leży. O, to jest zdecydowanie wolniejsze od mąka. Ale myślę, że tu chodzi o to, że my później będziemy sypać tyle tego, że my praktycznie żadnych obrażeń nie będziemy sami otrzymywać. Jeden z będziemy otrzymywać to obrażenia jakichś tam dystansowych jednostek. Zaraz wszystko będą robiły. Mum. Zresztą też zazwyczaj jest. Postacie magiczne na początku są dosyć słabe, ale pod koniec robią się naprawdę mocne. Och, jeszcze trafiliśmy na odczepnego jednego. O, to jest miejscówka. Chociaż teraz, jak już mamy to, to możemy się przerzucić... Przepraszam za cięcie. Możemy się przerzucić na derty, one są jednak trochę bardziej mobilne. Mamy co... O, coś nie poszło. Accept. Nasze piesy będą tu wszystko załatwiały same. O, jak tam dobrze idzie. No. Ho, 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 ho. Dobra, idźmy dalej. O,
Drzwi z Derta, epic. O, to są treasure. Kolesie, oni rzucają skarby. I jeśli się ich szybko nie zabije, to one uciekają. Ale można z nich bardzo dobrej temki wydropić. Więc fajnie by było je złapać, ale chyba nie zdołamy. Ja mączym ledwo je łapałem. O, i widzicie, one się teleportują. I lipa ze skarbów. No niestety. No ale byliśmy blisko. To z nich naprawdę fajne rzeczy wypadają. Ogólnie nie ogarnęłem jeszcze w tej grze się itemki identyfikuję. W dwójce były do tego zwoje i umiał zrobić Dead Card Chain. W jedynce, w trójce się takiej opcji nie obczaiłem. No ale pewnie z czasem do tego dojdę. Dobra. Opa, opa. Lecimy dalej. Teraz właśnie, jak mówiłem, troszkę mniej będziemy zwiedzać. Może wam troszkę więcej pokażę. Ogólnie tutaj ja się nie skupiam, żeby wam pokazać jakąś specjalną fabułę, tylko żeby wam pokazać, jak ta gra wygląda. O cholera. O, teraz będzie ciężko. Trzeba groteska jedno rozwalić szybko. O, i teraz będzie reakcja wybuchowa. Ło. Sztylet, kasa, wszystko wpadło. Bogato. Okej. Idźmy dalej, to tutaj chyba jest dalsza droga. Opa. Jak mówiłem wcześniej, chyba coś mi przerwało. Ja tutaj się bardziej skupiam nie na samym przechodzeniu, tylko na pokazaniu wam postaci. Powiedzeniu, jak mi się podobały te postacie. Na razie mącz mi się odrobinę bardziej podoba, ale jak mówiłem, magowie potrzebują rozwinięcia, żeby fajniej działać. Więc tutaj się nie dziwię zbytnio. Tym, że na razie jest troszkę gorzej. Myślę, że to się poprawi z czasem. O ta... obszarówka mi się bardzo podoba. Przywoływania psów też mi się podobają. O, tutaj. Idziemy jak burza. Nie doszedłem moją tą zabójczynią. Moim tym mnichem, mniszką. A co to jest? Nie doszedłem tą moją mniszką do 10 levela, a na 10 levelu się dostaje pasywa. No szkoda, może... Ale na pewno dojdę sobie do RSP już poza odcinkami. Może wam pokażę, jak się da jeszcze raz zabić tego Skeleton Kinga, to właśnie mnichem wam pokażę, jak to wygląda. No to idźmy dalej. Ogólnie cieszy mnie to, że jak grałem se sam tą moją mniszką, tym moim mnichem, to dało się tam rozwalać praktycznie wszystko. Ja szedłem, rozwalałem pierdyliard z banków, trumien, ścian, podłóg, czytaj co tam jeszcze było, z banków, mówię, powtarzam się, ale to jest bardzo fajny element, czuję się interakcję z tym światem. To już widzieliśmy, możemy tu przewinąć. Tak, poprosimy po przewinięcie. Musimy zabić szkieleta atakujący Deparda Taina. O, i tutaj mamy ich bosika.
Który dałem level pewnie? O, pa. To co mówiłem. O, achievement. Zebranie 5000 monet, o ile się mylę. Dobra, teraz stepniemy się. Czy tam wyjdziemy? Tak, to będzie sekretne wyjście. I tutaj będzie waypoint do Tristram. No i musimy z Lee pogadać. I teraz musimy znaleźć Coronę. Najpierw pogadać z Blacksmithem, Smithem. Mam coś ciekawego? Możemy nosić tarczę? Możemy. Ciekawa sprawa. Ale idźmy dalej. No ten Blacksmith mówi nam, że jego żona jest pośród zarażonych w krypcie niedaleko, w piwnicy. Musimy, i on nie da rady jej sam zabić, musimy mu pomóc. Znaczy nie da rady, nie w sensie, że jest tu za dużo trupów, tylko w sensie, że ciężko mu to zrobić. Ja go w sumie rozumiem. O, coś tutaj dostaliśmy nowego. Może coś lepszego od łapek naszych. Firebats. O, możemy spróbować. O, tam jest tylko żona. No i całkiem mocna. O, ciekawa sprawa. Wybacz mi. No to smutna sprawa. Musimy ją zabić teraz. Aż many mi zabrakło. O, Dżweli nam wybacz, czyli włócznia. Dobra. Musimy otworzyć bramę północno-zachodnią. Idziemy dalej. On nam otworzy przejście na największą lokację w becie, czyli na takie pola. Na Whipping Hillsa. O, cholera. Aha, to tak się używa. A co śmieszne, to jest jak ognisty podmuch u druida w D2. Omana się szybko regeneruje, czy mi się wydaje? Całkiem szybko. Fajnie. Tutaj znajdziemy, o ile dobrze pamiętam, jakąś lokację pod drzewem. Ona jest całkiem spora. Też nie wiem, czy ona była losowa, czy może... Bum. Bum. O, moje psy się... O, ulepszone grubasy. Ale nie, już ta umiejętność pokazuje, jaki on jest potężny, ten Witch Doctor. O, jakieś zielone, niebieskie ładne buty. Nie znalazłem nic lepszego niż niebieskie, niż złote, żółte. Znalazłem żółte buty i maczuga, ale nie wiedziałem, jak je zidentyfikować. O, tutaj mamy. Aha. Nie, my stąd wiemy. Magiczne buty. Regenerują życie nam szybciej. Tarczę to znaleźliśmy jakąś mega przesadnie dobrą. Need more time. Idźmy wzdłuż drogi może. No ostatnio jak tu byłem, to miałem o wiele wyższy level, bo ja wszystko zabijałem. No teraz, jak już powtarzam po raz któryś tam, się skupiam, żeby pokazać wam jak najwięcej. O, szósty level. Tak nieźle.
strzela po parę strzałek na raz w jednego wroga. Ua! Jakie makro? Makro, mikro, fidel, kitro. Nie, to jest fajne, fajne. Nasze psy przywołajmy. Psy się długo recharge'ują, więc jak one padną, to jesteśmy na chwilę zostawieni na łaskę naszych umiejętności magicznych, tak jak ta, i naszych zabójczych dertów. Cieszy mnie to, że twórcy już za nas jakby, czy to w sumie nie jest takie dobre, ale twórcy teraz za nas myślą w tej grze i nie mamy już takich wyborów typu: o jest, w co ja pójdę, może te drzewko, a może to. Teraz już po prostu dali nam określone umiejętności, które same się wybierają. I to w sumie jest dobre, bo każdy wybierze co trzeba. To jak widzicie, mamy po 4 możliwości wszędzie jeszcze runy do wyboru. Każdy sobie wybierze jak chce, ale ogólnie umiejętności każdy będzie miał takie same, tylko mogą być różnie rozwinięte. O, szkielety. Dobra, ominęłem jakiś tam podziemia na pewno. Wcześniej spotkałem przeróżne to po prostu podziemi. Ale świetny jest Witch Doctor. Jeszcze to, że bije z dystansu i zatruwa tymi dertami, to już robi z niej naprawdę kozaka. Ja się cieszę, że mam możliwość pogrania w tą betę. Zgłaszałem się oczywiście jak testy otwarte, zamknięte dla wybrańców, ale oczywiście nie załapałem się. To jest wygrać w totka. Załapać się na takie beta testy. No i tutaj weszliśmy na cmentarz. Tutaj są trzy krypty do przeszukania. Ostatnio ten cmentarz wyglądał inaczej, więc są trzy krypty i musimy znaleźć w jednej z nich ołtarz, a w dwóch innych znajdziemy questa i skarby, mini questa. No i ten cmentarz, jak widzę, losuje się inaczej, bo jak grałem mnichem, to zupełnie inaczej wyglądał. O, teraz też bije, chciałem zobaczyć przy okazji, ale to chyba dosyć jasne. Dobra, w sumie już odcinek za chwilę kończę, więc jeszcze wam podsumuję, że Witch Doctor mi się troszkę mniej podoba od Monka, ale Monk mi się podoba naprawdę mega, 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 więc troszkę mniej to jest naprawdę dobra ocena jak na Monk, jak na Witch Doctora. No, postać jest bardzo miła, bardzo mi się przypodobała tym, że przywołuje te swoje pomocne stworki. Zapachniało mi nekromantów, bo tutaj takie martwe psy przywołaliśmy. No, co jest oczywiście super sprawą. Gorski Maruder. I to jest strzelanie tym naszym... naszą dmuchawką jest już w ogóle mega świetne. Mariusz, znaleźliśmy fajną zbrojkę. Bracer. Obraliśmy jeszcze kawałek dalej. O, szkielecik. Ciekawe, jakie krypty trafiliśmy. Zaraz się przekonamy. Ojojoj, co to się dzieje? Oj,
Byliśmy za gdzieś mega do jakiegoś dużego pomieszczenia. O, jest kaptur. Kaptury w tej grze są naprawdę mocne. Z nas w pierwszym myślałem, że ten miał z 4 armora, a mi się trafiło jakieś normalne całkiem. Miał armora chyba 24. Się już zdziwiłem, jak tym mnichem nałożyłem to. Dobra, idźmy dalej. O, tutaj tarcza. O, 22 i 1 vitality daje. Mocne to jest. I mamy... Ogólnie już nie wyglądamy jak purraka. Teraz wyglądamy trochę bardziej jak champion prawdziwy, a nie jakiś fanatyk łudu. Czy dalej wyglądamy? Patrzcie, mam gołe plecy. Plecki. Hełm jakiś z zębami. Wow. Creepy. Tarczę. Sztylet jakiegoś maniaka. I przynasłażu 3 ogary. No i czy to jest ta krypta? Tak, drugi poziom to znaczy, że to jest dobra krypta. I tutaj gdzieś znajdziemy... O, widzicie, tu jest wszędzie stały dzbanki jakieś i tak dalej. I tutaj, o, będziemy walczyć z czymś mocniejszym. Madlemał. Horror z krypty. Ale zaraz my mu zrobimy niezły wjazd. Nasze psy chwilę tankują. Przyzywamy kolejne. My się zajmujemy z deka naparzaniem, a nasze nasi pomocnicy zbierają damage. Mamy kryptę kanclerza, o ile się nie mylę, kanclerz to właśnie te chancellors. O, Vangadol. To jest właśnie na Witch Doctora coś. O, nie mam miejsca. Dobra, zniszczmy ich. Najpierw. Dobra. Wywalmy coś. I to możemy założyć. Więcej airspa dostajemy. O, taką laleczkę śmieszną nosimy. Chcę wam pokazać, bo potem będziemy mogli użyć town portalu. O, tutaj musimy najpierw tak zrobić. Pojawia się tutaj kanclerz. Czy jak to, czy co to tam jest? Kanclerz Emon. Astralny strażnik. Tak, pokonany, bez większych problemów. No i tutaj mamy jakiś skarb. No i teraz możemy użyć... O, co my tu mamy? Ale tak czy siak, tak bierzemy. No i ja się z wami żegnam, pokażę wam jeszcze tylko ten portal. Uwaga! Channelowanie jest troszkę dłuższe, w dwójce wystarczyło kliknąć i się miało stać tutaj, jak widać nie trzeba nic czupać, po prostu się ma, możemy wracać w każdej chwili. No i teraz pogadamy jeszcze z Krowalem, pokażę wam opcje craftowania, a on nam reperuje tu koronę. Mamy full. Możemy nie teraz craftować, uczyć się. O, możemy. Za kasę, ale mniejsza. O, ale. A to jest javelin? Nie, to jest knife. I to jaki mocny. U niej możemy, oprócz, do craftowania są potrzebne nam rzeczy, które możemy albo, nie wiem, czy jakoś zdobywać, ale możemy na pewno przetapiać takie magiczne rzeczy i o, dostawać za to takie skarby. Jak widzicie, o, zbieramy jakieś proszki, czy inne, o, to jakieś zęby. Pogadajmy z Trainem jeszcze. No i teraz musimy iść do nowego Tristram, udać się do katedry i tam przejść przez podziemia
i zawalczyć z tym królem, ale teraz już jako Witch Doctor nie zrobimy. Spodziewajcie się może jeszcze jakiegoś innego materiału z gry Demon Hunterem, albo bicia na przykład z mąkiem moim właśnie tego jegomościa, do którego teraz musimy iść. O, sprzedaliśmy lepszy pas, aj. Bierzemy go z powrotem. O, dobra. Tak więc dzięki wam za uwagę, pozdrawiam was serdecznie i hej!